To żydostwo. Była tu synagoga, którą Niemcy w czasie okupacji Niemcy zburzyli, także rozedwali i Żydów wywieźli. Wszystkich paru Żydów zostało, no po wojnie potem to chyba czterech przyszło z powrotem. No ale już tej synagogi nie było, także oni zahandlowali. W końcu wyjechali, jak już to wyjechali do Izraela. A jaki był stosunek tej społeczności do Żydów? No, razem chodziliśmy do szkoły. I dziewczyny, i chłopcy. Także to my, bym powiedział, częściowo to takie koleżeństwo istniało. Ale częściowo też to, nie wiem nieraz dlaczego, bo nie jedni z Żydów też to byli tacy, no, różniły się trochę od Polaków. No oni też byli Polakami przecież. Ale czym się różnili? No by powiedzmy by wyglądem jedną, ubraniem powiedzmy, no i mową też. Także to było takie, nieraz było trochę nastawienie takie. Żyd, a Polak. Mhm. A proszę powiedzieć, a co pan osobiście sądzi o Żydach? No ja osobiście to raczej bym powiedział, że żadnej wrogości do nich nie czułem. Jako mniejszość narodowa, żyłem dobrze z niejednymi, no, tak samo jak i z Polakami. Jeden z drugim, czy z sąsiadem nawet, czy to jeden z naszych koledzy, jeden będzie więcej mi odpowiadał, drugi mniej, bo trochę charaktery mogą się różnić, czy tam coś w tym rodzaju. Także to pewnie nastawienie nie było. Żyd nawet mi zakładał tu światło. Nie umiał, ale on miał, wszędzie miał dojście. Polak nie mógł mieć koncesji, ale Żyd mógł mieć. Więc to samo przez się, to już nastawienie to musiało jednak istnieć. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Po wojnie mało zostało. Jak wojna się skończyła, no to zostały dwie rodziny dosłownie. A tak, no wiadomo jak to wojna. No, część zginęło w obozach, część tam powyjeżdżała z kraju. No tutaj też, no Wieżowie, to były dwie rodziny. Był tak zwany Hammerherz, na niego mówili, miał trzech synów. Miał Śmula, Motka i Srulka. No i później jak wysiedlali Żydów, no oni po prostu wyjechali całą, i Śmul wyjechał do Argentyny, do żony, bo tam miał żonę, a resztę wyjechała razem do Izraela. Później druga rodzina był Loster, on był tu elektrykiem, cały Jeżów tu zelektryfikował, światło zakładał to po domach, jeszcze nie było światła, jeszcze lampy naftowe były przedtem. Później dopiero założyli światło, no i taki był przykry przypadek, no. Była zabawa, po tej zabawie no, tam się poróżnili, no i komendanta straży ręką tak uderzył tu w krtań, tamten upadł całym ciężarem na te, no i trup na miejscu. Aresztowany został i był wyrok, skazany był, dostał 2 lata za to, co zrobił, ale po tym wyroku też rodzinę wziął i wyjechał do Izraela. Była nie tak dawno syn jego córka, to był Maniulek i Dorotka. No i to na tym się skończyło. Złapie 55 wyszło, to złapie 50. Ja w ogóle truskawką nie handluję, bo pani, jak ja kupię od producenta i producent mi wiedzie, to on da mi taką sernicę, to taką jak ja kupię. I po co mi? Dzień
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi jagód. Dobrze. Bardzo świetnie. Świeże są? Świeże, no. Tamta pani próbowała i wszystko. Sama pani zbierała? Ano, sama. Czernówki nie. To niech nie kupuje. Czy jest pamięć Żydów w Jeżowie? Czy istnieje w ogóle? Czy ludzie pamiętają o tych dawnych mieszkańcach? Barwnie to wyglądało, ten Jeżów, tak, to urozmaicenie jakieś było tak. Oni na przykład swój dzień mieli święto w sobotę, nie? My z kolei w niedzielę, nie? Więc chodzili poubierani, tam jeszcze ci ortodoksyjni Żydzi z tymi tak, w tych kapeluszach. Tu Polacy czasami się wyśmiewali, czasem młodzież, jak to dokuczało jedni i drugi. Z kolei my, katolicy, w niedzielę świętowaliśmy, a przed wojną to niedziela to była rzeczywiście rzecz święta. Ludzie to obchodzili bardzo rygorystycznie. Żyd zawsze siedział na krześle, jak lato było, przed sklepem, a to dziecku dał cukierka, no i chodź do mnie, to ja ci tutaj taniec przedam, zachęcił, to za 12. Też chodzimy po te cukierki do żydowskich sklepów. Ja też. Mama nieraz mnie wysyłała, bo był za grosik taki był, no. Groszowy cukierek. Były bardzo dobre te cukierki. To mama mi kazała iść tam do sklepu, a ja poszłam do tego, bo dostałam tego cukierka. Tak się coś kupiło, to się dostało za to cukierka. No to potem się do polskiego sklepu nie poszło, do Żyda się poszło. No bo tak Żyd miał zachęcić jakoś tak. Umiał się zareklamować. No właśnie. Państwo mieszkał Żyd, tak? Mieszkał jako lokator. On nie miał dzieci. To był taki Żyd, który dziadek mu wynajmił mieszkanie, to był handlarz zbożem. On miał taki, miał konia, miał resorka, to jest taki wózek. Bryczki. Bryczka. Jeździł po wsiach, kupował owoce, kupował zboże. No i to gdzieś tam to potem sprzedawał. Do Łodzi jeździli, czy do Brzezin i tam sprzedawali. No i Żyd, no ale był kulturalny nawet Żyd. Tak. Później jak była wojna, więc Żydów Niemcy wykorzystywali do różnych robót, a niektórych Żydów, takich jak ten, póki do getta ich nie wzięli, to mogli robić w gospodarstwie. Mhm. I u nas ten Żyd właśnie u dziadka pomagał. A czy jadł inne jedzenie, czy mieli inną kuchnię? Kuchnia była też inna, tam dużo cebuli było, tam smażony. A to próbował pan kiedyś? Próbowali państwo? Nie, ja nie. Mało pan. Nie. Mace tylko, oto te mace, co tak piekli to tam, na przykład ta moja koleżanka, no to kiedyś mi tam przyniosła kawałek tej macy, to mi tak smakowało, bo to takie było chrupiące, fajne. No, to wiem, że te mace były. A słyszeliście państwo kiedyś te mity o macy? O czym? Mity o macy, takie różne historie. Nie, że dzieci łapali i krew, tak? Tak, tak. Właśnie taka była sytuacja, że nas dzieci straszyli starsi. Uciekajcie, bo was Żydy złapią i na macę tego. Ja też kiedyś uciekłem, prawda, przed takim. Pamiętam taką sytuację zabawną, że się schowałem tam u takiego kolegi swojego. A to chodziło o to, że starsi się bawili kosztem naszym, no, żeby tam dzieci nie dalali się. Żeby nie psocić mocno, żeby nie... No, i tego. To tak, takie były sytuacje zabawne. Były mieszane małżeństwa, czy zdarzało się, że... O nie, tego to się nie słyszało. Tutaj w Jeżowie nie było tego. Nie było w Jeżowie. A czy dzieci chodziły razem do szkoły? Tak. Siostra też chodziła, bo wcześniej była, no, ona chodziła, bo przed wojną. Ja w trzeciej klasie byłam, jak wojna się zaczęła, no to miałam taką koleżankę Esterkę. Bardzo fajna dziewczynka. No i nawet kiedyś mnie zaprosiła, byśmy w klasę se grały. Dawniej takie tam były zabawy, że się grało w klasę. No i grałyśmy i mama ją zawołała na obiad. I ona mówi, chodź, to ja zjem obiad, to przyjdziemy znowu. No i ja i poszłam tam z nią do niej. No i ona jadła ten obiad, ale ojciec jej nie był bardzo zadowolony, bo on taki był troszeczkę przy rabinie starszym, widocznie miał te pejsy takie. I zakładał sobie tę jarmułkę tam taki na czubek głowek, jak zaczęli jeść.
I ja potem, jak żona zjadła i coś jej tam po żydowsku mówił, nie był zadowolony. Widziałam, że takim głosem trochę nie bardzo, że ona mnie przyprowadziła. No i potem, jak wyszliśmy, to ja mówię tak, wiesz, mój tata jak je obiad, to czapkę z głowy zdejmuje, a twój jak zaczął jeść, to założył czapkę na głowę. Dlaczego? Ona mówi, to nie czapka, to jest, to mówi, tak się, to tak u nas taki jest zwyczaj, że się zakłada. No ale już więcej razy mnie nie prosiła na tę górę, tylko raz jeden tam u niej byłam. Czyściutko tam było bardzo ładnie, ona była jedynaczką też. Chłopcy to psocili tym kolegom swoim. Dlaczego? Dlatego, że nasi chłopcy musieli mieć głowy pościnane, włosy. A oni mieli włosy i jeszcze do tego te pejsiki też mieli. Już mamy były, a też miałem te pejsiki. Nawet do tego stopnia, że chłopcy się kiedyś wzięli, zbuntowali i na dużej przerwy nas, dziewczyny, kazały nam powychodzić, a oni wzięli scyzoryka i użynali im te pejsy. No i był bardzo wielki krzyk. Ale jeszcze w ten sposób jeszcze dokuczali czasami im właśnie, jak to siostra mówi, to robili takie bąki z dużego guzika, rozkręcili na szpagacie i wkręcali im w te włosy. Przyszedł rabin, wiem, że we dwóch przyszli i z kierownikiem szkoły i mieli tam taką, no widocznie tam nie wiem co tam było, w każdym razie, że oni nie mieli obcinanych włosów, oni mieli włosy. Nasi chłopcy to dlatego się złościli, że mówi im wolno, a nam nie wolno. Nasz kierownik zapowiedział chłopcom, żeby nie dokuczali, że nie wolno, że to są koledzy i że żeby nie psocili, bo oni tak muszą, to jest ich wiara i ich naród, tak oni muszą mieć takie włosy, to że no. Także już potem nie dokuczali chłopcy nasi. Wiedzą Państwo, jak dojechać na cmentarz żydowski? To na Rawy. Cmentarz żydowski bardzo ładny był przed wojną. Bardzo ładnie ogrodzony murem takim ażurowym. Bramy były takie solidne. I Niemcy w 1942 roku rozebrali tą synagogę ich i zniszczyli ten cmentarz. Rozebrali ten mur, to wszystko zniszczyli. I te ich nagrobki, to one były z piaskowca, bo oni taki był zwyczaj, że z piaskowca to było robione. Polacy może źle tu wtedy zrobili, że to poroznosili, bo sobie porobili takie kółka do ostrzenia, prawda, kos, noży i tak dalej. Na Niemcy z kolei pozabierali tam sobie tam w niektóre miejsca, porobili chodniki z tego. Także że gołe pole zostało. W tej chwili to jest ogrodzone parkanem takim metalowym. Brama jest zamknięta na kłódkę. Zamknięte, bo to ktoś z Izraela tutaj wtedy się tym upoważnił, kogoś z Jeżowa, ten ktoś dał na to środki, ten ktoś się tym zajął, doprowadził do porządku, ale w tej chwili jest zarośnięte bardzo takimi krzewami. Nikt nie dba o to? Nikt nie dba, z tym, że tam nikt nie wchodzi. Jest las, w tej chwili się zrobił krzaki, chwasty, haszcze, nie do wejścia tam jest. To jednak z tą pamięcią to różnie bywa, ten cmentarz jest zapomniany.
Czy możemy porozmawiać? Czy wiedzą Państwo coś o mniejszości żydowskiej w Jeżowie? Thank you.